Rosjanie ostrzelali oczaków w obwodzie mikołajowskim. Rakiety uderzyły w kilka budynków prywatnych. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. W obwodzie charkowskim też są ofiary rosyjskich ataków. Jedna osoba nie żyje, a pięć innych odniosło obrażenia. Nieustannie są ostrzeliwane obwody ługański, doniecki, zaporoski i dniepropietrowski. W minionym tygodniu przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii odwiedzili Kijów. Po spotkaniu z prezydentem Zełenskim wyrazili swoje poparcie dla wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na naszym spotkaniu został wykonany ogromny krok do przodu. Dla mnie ważne było, że usłyszałem od liderów, że zakończenie wojny i pokój dla Ukrainy mają być właśnie takie, jakie widzi Ukraina, jakie widzi nasz naród. Tego samego dnia Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. To moment historyczny. Ukraina zasługuje na tę perspektywę. Powinna być krajem kandydującym. Ukraina jasno pokazała, iż aspiruje do tego, by funkcjonować w ramach europejskich wartości i standardów. Za tę historyczną decyzję dla Ukrainy podziękował członkom Komisji Europejskiej prezydent Wołodymyr Zełenski. To jest historyczne osiągnięcie wszystkich tych, którzy pracują dla naszego państwa. W przyszłym tygodniu swoją decyzję podejmie Rada Europejska. Wierzę, że Ukraina zrobiła wszystko, co możliwe, aby była ona pozytywna. Jak twierdzą eksperci, droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej będzie długa. Pod koniec czerwca na unijnym szczycie status Ukrainy jako kandydata muszą zatwierdzić wszystkie państwa członkowskie. W Rydze prezydent Polski spotkał się z liderami państw Trójmorza, czyli 12 krajów Europy Środkowej będących członkami Unii Europejskiej. Rozmawiano m.in. o perspektywie współpracy z Ukrainą. Wszyscy tutaj, my, pośród których cztery państwa bezpośrednio graniczą z Ukrainą, ten status kandydata dla Ukrainy wspieramy. Chcieliśmy to także odzwierciedlić w konkluzjach naszego dzisiejszego posiedzenia. Ukraina jako pierwszy kraj będzie partnerem uczestniczącym Trójmorza. To nowy, specjalny rodzaj partnerstwa z inicjatywą. Inne państwa aspirujące do Unii Europejskiej również będą mogły wystąpić o przyznanie takiego statusu.